Mirosław Dąbrowski jest już po wszystkim, po procedurze i teraz tylko co? Czekamy na emocje. Do jutra. Będą duże. A jak dzisiaj w ogóle taki występ publiczny, już trzeba coś pokazać, trzeba pouderzać? Nie, no to nic nie, bo takiego nie pokazaliśmy. Takie, to są jakieś tam podstawowe ruchy, tak? A nie mogłem pokazywać to, co tam umiem, bo po co tak, że tak powiem, po co ma się przygotowywać? Albo stres nocny, może nie będzie spał i mówi, że niewyspany jest. Także wiesz, no ważę teraz od niego więcej, bo wyszło 125, znaczy wiesz, w butach ze wszystkim. To kontuzje to były kwestie tych kontuzji? Tak, już znaczy nie, kontuzje to były w trakcie, to po prostu, bo ja cały czas byłem w treningu i z kontuzjami byłem dalej w treningu. Ale jest tak, że te kontuzje miały jakiś wpływ na przykład na przerwanie, lżejsze treningi, znaczy, bo... tak, no to nie mogłem tricepsa robić na przykład, mogłem tylko przyciąganie, czyli plecy, jakieś tam bicepsy. No nogi wiadomo tam trochę, no co tam, no i żadnych przewracanek nie mogłem robić, bo gdzie na ten, nie mogłem po prostu tricepsem pracować, tak? Ale cały czas coś robiłem, a to pływanie, a to jakieś sauny, a to jakieś tam masaże wodne, a to jakieś rehabilitacje, cały czas coś, dziennie nie raz po dwa razy, także dlatego to mówię, tam farmacja jeszcze do tego i już nie boli. Patryk, co mówi o formie w ogóle, jeśli chodzi o sportową? Mówi, że jest zadowolony bardzo. No, znaczy ja sam się czuję taki nabity, nie jestem jakiś taki, bo jak miałem te 111 kilo, to zmęczony byłem, po prostu nie miałem siły, bo wiadomo, jadłem jakieś tam dupce, tam, czyli jakieś ryże, kasze, a teraz już zacząłem jeść mięso, już zacząłem już tam, no wiadomo, że tak solidnie jeść, bo chciałem już, no i teraz jestem nabity jak PKS. Jak karabin. Jak autobus do Lichenia, kurde. No, jest też takie powiedzenie, ale ostatnio chyba bardziej jak karabin, bo to modniejsze. Modniejsze, tak. Także jestem przygotowany psychicznie, mentalnie, dynamicznie do walki. Waga jest podobna, 50 na 50. Kto pierwszy, którego poceluje, ten będzie leżał i no wiadomo, że wtedy już będzie albo dobicie, albo po mojej strzale to ja nawet nie będę musiał dobijać. To ja jestem przekonany, tylko jeszcze no to jest to, że muszę go trafić. To jest... No właśnie, no. Plan na walkę jakiś taki szalony? Mam dwa, trzy takie scenariusze, tak? Także co będzie chciał, czy on będzie chciał low kickami, czy on będzie chciał mi w nogi wjechać. Parter mam opanowany na tip-top, także chyba by był szalony, jakby w parter mi chciał wjechać. Marcin, wydaje się panu być w optymalnej formie, czy tak? Tak, jest przygotowany, ja widzę, jest też nabity, no może nie tyle jak ja, bo ja naprawdę jestem jak decha taki, kurde, nabity, taki, no czuję, że ja to czuję, że wszystko mi tam buzuje. No on może trochę mniej, bo ja widziałem jak on te fast foody, nie fast foody je, no to takie, to są takie, wiesz, to jest puste jedzenie, to wysadza, a nie daje siły, bo siłę powiedzmy za dwa tygodnie. To trzeba mięcho, wołowe, wiadomo, że wtedy to jest siła, tak? Gdyby nie te kontuzje, byłoby więcej spokoju przed tym pojedynkiem? Nie, ja psychicznie mówię, mnie w ogóle nie stresuje. No, nie. Słuchaj, ja już wygrałem, kurwa, zobacz jak ja wyglądam. Człowiek, który się ostrzeliwał kiedyś z różnego rodzaju. Tak, dokładnie. To czego się bać? No to, że ja to wszystko już stamtąd dawno wróciłem. A tu, no bo mówią, a to publiczność, a co mnie publiczność? To publiczność ma mnie oklaskiwać najwyżej. Albo, znaczy słuchajcie, nawet jak przegram, to kurwa go mać. To jest chłop, który walczył ileś tam czasu. I takie gadanie, że a to ja bym go pobił, a ile tych walk tak naprawdę on przegrał? Odklepał. Dobra, niech odklepał. Ale do tego odklepania to musiał się też przygotować, tak czy nie? I nie oszukujmy się, to jest jednak jak w jakiś sposób zawodowcem. I 20 lat różnicy, no niecałe 20 lat. Tutaj to powiedzmy, to ja bym to mógł zniwelować, bo ja naprawdę dużo ćwiczę, wiesz, bo ja ćwiczę za 30 lat tak normalnie, nie zawodowo, ale codziennie praktycznie. Nie ćwiczyłem, gdy gdzieś jechałem, ja nawet jak siedziałem, to też ćwiczyłem, także nie ma to, ja leżałem i telewizję oglądałem. Cały czas byłem w treningu. Wiadomo, że w kryminale jest troszeczkę inaczej się ćwiczy, bo nie ma tego żarcia, tak? Ale mimo wszystko ćwiczyłem, także spoko. Także jestem przygotowany, no teraz tą dynamikę poprawiłem naprawdę. Naprawdę, nie wiem, zresztą jutro zobaczycie. Na pewno, nie, jak to się mówi, skóry z niedźwiedzia nie rzuci przy kominku. Okej, dobre podsumowanie. W takim razie tak, życzę dobrego występu i zadowolenia jutro po swoim występie, a zobaczymy jak będzie. No mówię jeszcze raz, żebyście widzieli, to jest 120 kilo. Tam nawet obcierka, to jest, zresztą pewnie wiesz, nie jedną galę oglądałeś, nawet obcierka przez brodę czy tam gdzieś, to już jest zawroczenie. A jak poceluję dobrze, no to jutro się okaże. Ja jestem przekonany, że go pokonam, a no może cuda się zdarzają. Cała Polska trzyma jutro za pana kciuki. Nie tylko Polska, że tak powiem, pozdrawiam wszystkich z Ameryki, z moich znajomych, z Holandii, z Austrii, z Irlandii.
z Anglii, z Holandii, z Belgii, którzy tam piszą do mnie, którzy mnie, że tak powiem, dopingują. No i co? No i wykupili oczywiście też PRPW, no nie mogli niektórzy przyjechać, ale pozdrawiam. Pozdrawiam Michała, Olszówkę, Rafała, także no co, no, Andrzeja z Ameryki, także no i Marka przede wszystkim, bo nie, Marek może jeszcze przyjedzie, bo mi nic nie mówił, ale także pozdrawiam Kaczora z Pruszkowa. I bym powiedział, że niewykluczone, że pewien pan na Kremlu, Władimir Putin, będzie trzymał za pana kciuki jutro, bo Marcin mu wygrażał dzisiaj. Ja, ten pan mnie w ogóle nie interesuje, znaczy wkurwia mnie nawet tym, że morduje tych ludzi, że morduje tych ludzi, bo jeżeli, ja może dam fajny przykład, żebyś może to w eter. To jest taki Putin, to jest taki jak ja. Ja powiedziałem, że wyjdę na matę, dopierdolę tu, tam, tu. Wchodzę na matę i się rozczarowałem. Kurwa, powietrza mi brakuje, nie daję rady. Dopiero potem. Putin też się rozpędził, że wjedzie w Ukrainę i on dwa dni ją rozpierdoli. Dostał po dupie, ale tylko, że w moim przypadku ja się upokorzyłem, znaczy, poczułem pokorę w sensie tym, że trzeba trenować, ćwiczyć i dopiero dojdę do czegoś. A on nie, on straszy wszystkich, teraz, że będzie bomby i tak dalej. To jest taki przykład bardzo podobny. On myślał, że wiedzie, no czym on wjechał i cygany ruskie ukradli mu czołg, drudzy tam znowu coś tam wyprowadzili. No to jest śmieszne, no. To jest parodia. Jeszcze go oharaczują na Ukrainie. No żeby mieli sprzęt, ja mówię, gdzie ci Niemcy. To powiedział Zełenski, że go oharaczuje, że już, tak, że już tak. Rosjanie mogą liczyć tak, i płacić karacze. Ale zobacz, się okazuje, Niemcy dalej, kurde, niby sprzęt, słuchaj, zobacz jaki dalej sprzęt tam z 60 roku, dalej, co jest 80% niesprawnego sprzętu, oni dali Ukraińcom, trzymają się. XXI wieku, żeby oni koktajle Mołotowa, kurde, rzucali, to jest parodia. Dajcie im sprzęt, a oni sobie z tymi ruskimi poradzą. Też nawołuję do tego. Panie Mirku, powodzenia. Wszystko jutro, dobrej walki. Pozdrawiam życzę. Wszystkim. Dziękuję bardzo.